Także tyle samo żółtych kartek po 32. Ale to się może zmienić dzisiaj, bo drugą szansę ma dzisiaj Edgar Chani. Trafia do siatki tym razem po tym pięknym dograniu Schultesa. To jest nieprawdopodobne, jak ta bramka padła. Apatia, tak właśnie przyglądałem się Lechii Gdańsk. Bardzo dużo piłkarzy widzieliśmy obok tego. Tylko dwóch piłkarzy brało udział. Tutaj mówiłem wcześniej, że do kontry to trzech piłkarzy za mało. Tutaj dwóch piłkarzy wzięło udział w tej akcji. Schultes i Chani. Widzieliśmy trzech piłkarzy w polu karnym, którzy nic sobie z tego nie robili, nie byli agresywni i właściwie i Schultes i Chani, to oni wystarczyli do tego, żeby strzelić tą bramkę. Nieprawdopodobne. Tak jak ta akcja była rozegrana, tam były najże trzy podania, trzy, może cztery. Wycofana piłka do Chaniego. Znowu mieli przewagę liczebną piłkarze Lechii, ale po raz drugi...